Co jest o wielkie anielki? Wojsko czy bordel? Si, signor tenente! Bordello! Bordello militare! Bordello? A więc witajcie w kolejnych przygodach w Company of Heroes 3. Ostatnio właśnie sobie tamte... No tak, misje samouczkowe od walki RTS-owej, misje samouczkowe od tych bajerów na mapie strategicznej i teraz mamy wreszcie do wyboru kompanię, do kampanii, jak widzicie, którą sobie poprowadzimy, taki pewnie wstępny atak i tak pewnie będziemy mogli później domawiać te jednostki. Ja ostatecznie zdecydowałem tutaj z czatem również, że pojedziemy sobie na początku brytyjską artylerią indyjską. Głównie dlatego, że tutaj jest takie właśnie zdanie, że te i te inne siły można sobie przyzywać w trakcie kampanii, tak jakby Brytyjczyków, artylerii brytyjskiej już nie dało się przyzywać później, nigdy. Więc to jest takie dziwne. Pewnie to jest w ogóle kłamstwo, źle przetłumaczone czy coś, no ale kij. Bierzemy Brytyjczyków, jedziemy. British forces are approaching Salerno, sir. The port will be critical in maintaining a strong logistical base as we establish control of the region. Colosseum z Don't forget our real objective, Norton. We need to take Rome as soon as possible. We can't just sit back and let the crowds get comfortable. Only fools rush in, old boy. Our men cannot be expected to face Germany's forces without adequate supplies. Don't worry, Norton. The commander and I'll get us to Rome. Oh. Then your men can have all the supplies they want. Polacy. Our ships are stationed near Salerno, sir. I recommend we begin with a troop landing. It will give us the element of surprise. That's horseshit, Clarence. The damn crowds have been targeting our convoy since we left Sicily. Let the navy do their thing and soften up the defenses before we send the boys in. Ile tego tutaj jest? How should we proceed, sir? Rozpocznij bombardowanie, rozpocznij lądowanie w Salerno. Bombardowanie, co? I znowu jest taki pewnie pierwszy wybór właśnie. Ciekawe, czy to już teraz będzie wpływało na nich, bo z tego co rozumiem, to już jest normalna kampania właśnie. Tutaj już te decyzje, wszystko będzie miało na to wpływ. I teraz tak, można byłoby spróbować zrobić desant tutaj. Mają jakąś jedną jednostkę w środku, czyli o misja. Nawet pisze, że jest misja, czyli będziemy normalnie rozgrywać pewnie w czasie rzeczywistym. A zbombardować? Czy ja chcę coś bombardować? No nie wiem, chyba nie chcę niszczyć tych całych biednych Włochów, bo jeszcze jest ogólnie taka, nie wiem czy to już teraz też działa ta mechanika, ale jest coś takiego, że jak bombardujemy właśnie ogólnie te miasta tego włoskie i tak dalej, to wtedy ruch oporu jest zdenerwowany, że tak naprawdę zamiast im pomagać, to ich niszczymy, nie? Czyli ogólnie Włochów, Włochy jako państwo, rozwalamy ich wszystko, całą kulturę i nie tylko, dlatego nie wiem, spróbujemy lądowanie po prostu. Wybaczcie, Norton się ucieszył. Jak zobaczymy sobie, to faktycznie zyskałem nawet nie wiem ile. Co to za pasek? Czemu tutaj... Co to w ogóle jest? Czemu tu nie ma napisane ile dostaje tego, tylko jakieś sobie zaznaczyło coś? Nie, to jest bzdura. Desant na plaży, tak? Wybieramy przeprowadź bombardowanie tego. Decyduj, czy bombardowanie ma nastąpić przed czy po desancie twoich oddziałów. Przeprowadź najpierw desant, aby zaskoczyć Niemców. No to zaskoczymy Niemców, zobaczymy, oni się pewnie śpią tam, myślą, że fajnie, fajnie, gute nacht i nagle tutaj desant na plaż. Tu albo tutaj, no nie, no, no jedziemy na Salerno, na port, musimy mieć zaopatrzenie, a tu w ogóle jakieś KM-y są, to nie, nie, nie. Jedziemy tutaj. Płyną? Płyną, Amerykanie. A mieli Brytyjczycy mieli, wiecie, ale okej. O, co? Piękna ta woda, to jest gin. To jest gin. Gin. Dobra, jest. Operacja Avalanche. Jest Avalanche Studio, ci co robią Just Cause i ci co maczali palce w najnowszym Harry Potterze. Czyli tak, nagrody mamy ludzie, ludzie, po prostu ludzie, to ludzie zawsze gadają. Amunicja, paliwo i punkt umiejętności. Dostajemy, ciekawe. Doświadczenie 0 na 3. Zdolności wsparcia. Pobliskie kompanie, statki, samoloty, partyzanci oraz stanowiska bojowe zapewniają zdolności wsparcia w bitwach toczonych w czasie rzeczywistym. Likwidując okoliczne jednostki nieprzyjaciela, można wpływać na dostępne dla niego wsparcie. Tak, czyli wsparcie działa na korzyść, ale też na przykład na niekorzyść. Bombardowanie z okrętu i ciężarówka. A oni mają lot zwiadowczy i nalot szturmowy. Zmechanizowane wojska. Rozpoczynamy bitwę. Odwrót 10... Nie, niewiele. Niewiele. Moją brytyjską kompanią. Artyleryjską, tak zwana Ciap Squad 1. Ciapciuch Squad 1. Ładna woda? Nie, nie jest ładna, brzydka jest.
Damn Krauts have had plenty of time to set up. We're not sure what they got planned for us, so let's play it safe. We should start by giving the locals a hand in capturing that hospital. I zaczyna się. Mamy nasze oddziały, mamy nasz... about this doesn't sit right. Could be a trap. Probably is. There's not a lot of cover on the beach. If we run into resistance, those buildings should give us a fighting chance. And we will run into resistance. Oczyść plażę z nieprzyjaciela. Czyli mamy plażę, wylądowaliśmy, mamy nasze elitarne oddziały Górka. One są bardzo, bardzo właśnie miłe i skuteczne. I mamy oddział piechoty tutaj. Czemu nie sekcja piechoty? Brytyjczycy zawsze mieli sekcję. Zestaw zwiadowczy ma na wyposażeniu, czyli broń na bardziej daleki dystans i może flarą za darmo strzelić. Tutaj wystrzelimy flarkę. Nikon flare, go in there. Ale poleciało. Keep your heads down. Damn Krauts have a machine gun. Karabin maszynowy mają. No mają, mają. Odwrócony totalnie w naszą stronę, czyli byłoby trzeba ich oflankować. A, granaty dymne. Faktycznie można byłoby też wykorzystać, ale ja bym spróbował i tak flanki. Mamy też tutaj ten samochodzik, który może nam leczyć rany. A, ty się nie ruszasz, tak? Skończyło się paliwo, nie da się nim ruszyć. Co? Przenosi jednostki do budynków? Tam koszulę zapewni premię za osłonę. No wiadomo, można obsadzać do budynków, ale i tak ogień karabinu maszynowego raczej nie chciałbym. Get your gear. I są pierwsi Niemcy, dobra. Nie wiem, co, dlaczego tak się dzieje, ale ciekawe. No to co, taktyczna pauza, czyli oczywiście spacją odpalamy takie cudeńka, przemieszczamy od razu wszystkie nasze tutaj jednostki. Ten KM, nie wiem, czy miałby tutaj... No spróbujmy ich przy ten. Go, go! Pszuch, już jeden odstrzelony. Stay sharp, brothers! Bruders! Cheeky little wanker! Jaki śmiech. Bekę sobie. Panie Niemcu, co się stało? Dobra, nie ma tam nikogo, nie, ale ten tutaj, jak widać, ragdole są. Ragdole bardzo dobrze działają i... Co, ile jest ta flara? Niedługo, czyli raczej trzeba będzie pamiętać o... Właśnie, zobaczmy jeszcze, co mamy za umiejętności. Mamy zwyczajny granat nasadkowy, czyli zasięg jest całkiem niezły. Granat Pepans, Brytyjczycy wreszcie mają granaty Pepans. Ciekawe, czy tylko w kampanii. Wysunięty obserwator artyleryjski. A, przeprowadzenie ostrzału, bardzo dobrze. Granat dymny za Friko. Ci mają wszystko tak jak mieli, a Górka mają atak granatem, chyba atak granatami. Każdy właśnie z członków drużyny rzuca granatem we wskazane miejsce, więc znowu troll. I granat dymny za 3 dychy. To ten ma za Friko, a bo to nasadkowy, czyli jeszcze dalszy, jeszcze lepszy i jest za darmo. 30 zł. Ja bym wysłał Górka, jako że wy jesteście tacy elitarni i się niczego nie boicie. Was bym wysłał do przodu. Was też raczej do przodu. Albo nawet do budynku, ale jeszcze pomyślimy. A was właśnie też gdzieś tak tutaj na tylcu bardziej. I czekałbym na granat nasadkowy właśnie, bo tu wy jesteście. I teraz można przytulić niemiaszkików obsługę karabinu maszynowego MG42 z granatu nasadkowego. Zobaczymy, czy się obrócą. Zobaczymy, czy komputer myśli. Chyba nawet nie trzeba nasadkowego używać. Po prostu... Alright, we're safe for now. Let's get set up. Sounds like the Krauts will be ready and waiting for us in Salerno. Magia, nie? Złoto, lasery, co tu się dzieje? No, bardzo to dziwne. Alright, men, listen up. No? You probably heard we're going ashore at Salerno. We were hoping to take the Germans by surprise, but it's not worked out that way. They know we're coming. No jak to? Your first priority will be to recapture the hospital. That'll give us somewhere to relieve casualties. And we're not sure what the Germans have got planned for us, but they'll likely come across these bridges. You're to destroy them to prevent any German counterattack from reaching the city. There's a lot riding on this one. Capturing Salerno was critical to our success in Italy. Corporal Conti will take it from here. Good luck. Powodzenia. Ta gra jest plus 18, wygląda... If we can get into a strong position on the other side of the bridge,
we'll be able to retreat and reinforce from there. Then we can take the hospital. Czyli co trzeba zrobić? Zabezpiecz mu? Nie, ta spacja to jest na razie największe serduszko dla aktywnej pauzy, jakie mogę dać. Naprawdę, to jest tak przyjemne. Wreszcie można sobie zaspokojnie przemyśleć wszystko, te jednostki poogarniać. To jest cudowne, to jest świetne. To jest moim zdaniem najlepsza nawet zmiana w Kochu, jaką mogli dać do kampanii, nie? Czyli mogę, patrzcie, wszystko sobie przestudiować na spokojnie. Co mogę tego? Lekki wóz zwiadowczy Dingo? Raczej niekoniecznie. Działo Pepanz? Wątpię, żeby Niemcy mieli jakieś tutaj rzeczy pancerne. Bishop? Spokojnie. A tutaj? Wzmniejsz szpital polowy. I to też jest teraz, patrzcie, że... jakby wam to pokazać. No to musicie uwierzyć mi na słowo. Ja teraz klikam, o, i to się samo buduje. Nie muszę tego budynku wyznaczać właśnie, gdzie to ma być. To też odkryłem. W becie tego sam nie odkryłem. Później w filmikach zauważyłem, nie? Że nie trzeba wyznaczyć budynku, gdzie ma być. Klika się dwa razy, on się automatycznie zbuduje w jakimś tam domyślnej lokacji. Szpital myślę, że sobie pocisnę. Wy... może to zniknąć? Dziękuję. Kakali. Prepare to move out, brothers. No, zajmiemy Niemcom KMK, ci zbudują nam szpital, a my byśmy chcieli chyba Brenki na razie. Jutz! Można zabezpieczać punkty? Jaki to był punkt wysoki? Czy, a właśnie, są wysokie czy niskie? Zasoby punkty? Po prostu, ale czy on jest jakby... W Kochu jedynce były, nie? Wysokie, niskie i średnie punkty zasobów. Działu przeciw Warforce. Fajnie, w Kochu dwójce było wiele większe. Ale spróbujemy ubezpieczyć ten punkt. Resource cash going down. I oczywiście automatyczne uzupełnianie właśnie strat w naszym sztabie, nie? Ile jeszcze? Nie wygląda najładniej, ale okej. Ruszamy całą drużyną. Tu jest jakiś jeden mostek, tu jest jeden. Ile to się buduje? Trochę długo, nie? Chyba, że zanim oni dobiegli, to... wydaje mi się, że z taką siłą raczej Niemcy... No właśnie, co mają właśnie Górka? Zestawy z pistoletów maszynowych Thompson i... O, Breny, gdyby mi dać, to byłoby taka masakra torzy. I weźmiemy jednych właśnie z różnicami Pepans. I później Górkę. Cash zbudowany. Im oczywiście miotacz ognia można byłoby im sprawić. Tutaj jest zaatakowany, no to idziemy. O! Właśnie. Mamy specjalne nóżyczki takie do przecinania papieru i można też tym właśnie rozwalić drut kolczasty. Zobaczmy, jak to wygląda. Podchodzą chłopaki. Jeden wyciąga tam nożyczki. Nie biegaj z nożyczkami, tylko bo foko ci się wbije. Cyk, cyk, cyk. I tak po prostu zniknęło. Szkoda. W Kochu dwójce już chyba się tak rozwalały, nie? Takie było... A tutaj po prostu znika. Szkoda. No. Kurde. A to też możecie rozwalić? Nie. Zapór przeciwczołgowych już się nie da. Może to i lepiej. I klikam. A, i w ziemię? Nie. Q. Czemu Q? Sappers, ready to destroy some poor bastard's handiwork. Sausage ahead, boys. Jezu, już widzę po polsku dublerz, jaki tutaj był. Italian resistance are fighting here too, so try not to shoot them. We may be able to team up with them later. Dobra, widzę, że są też lekkie, ale to pewnie nieprzemyślane, nie? Czyli widzieliście, był dialog, ale kiedy odpaliłem aktywną pauzę, to dialog znikł. No nie mógł się pojawić, bo to go tutaj jakby zasłaniało, nie? Wydaje mi się, że to jest leciutko takie trochę niedopatrzenie, nie? No ale dobra. O, i nagle było i zniknęło. Górka. Nie stójmy na tym. Podbiegnijmy jak się da. Jest ruch oporu. Są słabe. Aha, bo mój karabin jakiś taki jest. Rudanie. Już nie wiem, kto tu jestem. Oddziały ruchu oporu. W karabiny Karkano. Jezu. I zajmują dla mnie punkt nawet. Mogę im pomóc pewnie. To żeby mi się nic nie stało, na wszelki wypadek, podbiegnę już moimi tutaj saperkami i wezmę... Wy macie te boysy, nie? Ta... różnice. Widzicie, jakie to jest małe? Jakie to jest małe? Co ja mam po tym rozpoznać? Co ta jednostka ma za sprzęt? Patyk? Kijek?
To jest tak mała ikon. Tutaj widać, Bren jeszcze ujdzie, chociaż też jest moim zdaniem totalnie za małe te ikonki, ale to jest tragedia. Ładunek wybuchowy za darmo i rozpęd. No właśnie, nie może w ustawieniu zmienić ustawienie klawiszy na klasyczne? Pewnie można, ale to na razie tam nie chce mi się w to tego. Karabiny, Dobra, wy wystrzelicie z nasadkowego tutaj. Dawaj, biegnij. Młotowem rzucili, ale są też jegierzy. Oni mas ten na daleki zasięg. Ale my jesteśmy za dobrą osłoną, spróbujemy tutaj trochę przetrzymać. Kakali. Ty się rozkładasz. No, mamy za dużo, po prostu liczby naszych żołnierzy zbyt dużo, ale jeszcze, żeby ich troszeczkę zmiękczyć, żeby sobie nie myśleli, to nasadkowym. Oj, musieli odejść za osłony i już w plecki bolą. Tutaj trochę więcej. Górka, wejdźcie do budynku. Wszyscy macie tutaj świetną osłonę. I jeszcze karabin maszynowy. Macie żółtą osłonę? Dosięgniecie. Wijać mi tak. Fajne dźwięki z budynku, nie? Co to, jak to się rozpadło? No, ale te dźwięki strzału są masakryczne, nie? Ten MG na przykład, to tak pierdzi. Czemu wy nie przemieściliście się, jak prosiłem? Jak tam żyjecie. Dobra, nie płaczcie. Damy wam zaraz miotacz ognia, to powinno. Dobre to jest. No, fajnie się w to gra. Tak jak myśleliśmy, no gameplay jest przyjemny, zwłaszcza w kampanii, nie? Granat nasadkowy. Mamy o wiele większy zasięg tych granatów niż Niemcy, nie? Promocję nawet dostali, patrzcie, promocja w Lidlu na karpia. Troszeczkę się w grupkę zbili, jak widzicie, ciężko mi wybrać z tego układu, ale przecież jest aktywna pauza, dlatego mogę na spokojnie, właśnie wy z Brenami troszeczkę bliżej podejdziecie i będziecie mieli lepszy pewnie skuteczność. Let's convert it to a triage station. We'll be able to call men to retreat to this position. Enemy troopers, get keen! Już teraz mogę, już teraz, wiesz. We can't hold! HMG team ready! Come on! Pull on, you've got someone to meet! Szukając celów na otwartym terenie, wy jesteście w budynku. I załatwiony. Dobra, górka, wyłazić. Abandon the building! Abandon the building! Command has spoken! Command has spoken. Now we can go after that hospital. Attention! Go! Tu jeszcze są niemieckie moździerz, dawaj go, rozwalamy. Daju, bastards! Automatyczne uzupełnienie strat odpalimy. Kolejnego MG nie potrzebuję. O, coś tam przyjechało na mapie, mój samochodzik prywatny. Maluch przyjechał. Moździerz im ukradniemy, myślę. Chciałbym mieć jeden moździerz. Morders! Nie ma żadnych dodatkowych celi. No, ten myślę szybciej się leczymy, niż wróg jest w stanie nam coś zadać. Stanowisko dowodzenia. Co tu tak płacze? Steward tutaj przyjechał, ale co tu robią Niemcy? Ciekawe. I tutaj są problemy, ale pójdziemy z tej strony. A, bo tu nie ma jak przejścia, pójdziemy prawą. Jaka nasz stewardzik? Ładnie. No, na przykład model jest ładny. Ten jest spoko, jak on w ogóle dostał. Ten steward jest ładny model, nie mam nic do zarzucenia, nie? Mają artylerię na plaży. Są w budynku, patrzcie na to, zarzucamy teraz cały budynek. Sru. Tylko mięso wyleciało, o kurde. Tylko tego. Mają tę całą artylerię na plaży jakąś, nie? Tak.
Ale mamy zaraz tutaj punkcik. We should push up the coast and capture it. If we can avoid getting shot. Jest, zadanie dodatkowe. Zdobądź artylerię nieprzyjaciela. Tylko gdzie ona jest? Tutaj? Bo tu ich wyczyściliśmy. Wyzwól szpital. Szpital w takim razie w swoim czasie wyzwolimy. Steward, co masz do rozwinięcia, panie Steward? Szybko, strzelnisz po bliskiej piechoty, ty. Zajebiste. To jest ten poziom nieustraszony, dokładnie, gramy na najwyższym. To jest właśnie bot, ale ta pierwsza misja może, komputer jeszcze nie ma bonusów czy coś. Tam jakiś pojazd mają? A, gówno. A gdzie ta artyleria? Tu mają domek, tu jest artyleria, dobra, jest zaznaczona już. Teraz już rozumiem. Czy przypadkiem nie wyuczyłeś trybu łatwiejszy niż poziom łatwy? Grałeś kiedyś Call to Arms? Nie, nie grałem, ale znam. Morty... niemiecki gościu jest wyświetlony. Nie, no teraz to już przesadziliście. O. No, nie, widzicie to? Ciekawe, czy to jest bug, czy nie. Chyba, że to tak jest, że kiedy przejmuje się sprzęt, to wtedy też ubieramy się w niemieckie mundury. I ogólnie morda nam się zmienia na taką aryjską, nie? Co za bzdura. Dobra, podejdziecie tutaj, jaki będziecie mieć zasięg? Zapalający, nie, to jest zwyczajny ostrzał burzących i dymne. I flara ewentualnie, no to przyciśniemy. Jegerków będziecie mogli ścisnąć. Karabin maszynowy, no to taki na razie do obrony, wiadomo jesteś, więc ty tam smutek, smutek. Mógłbym co tak jeszcze przyzwać? Moździerz ten duży, ale na razie jeszcze chyba nie. Górkę, bardzo bym chętnie ich przyzwał i chyba przyzwę jeszcze jeden oddział górka. Pojazd medyczny, na razie nie, dziękuję, mamy bardzo blisko nasz ten samochodzik. I mamy tego dowódcę. Zobaczmy, faktycznie, patrzcie, ale znowu. Znowu, co ja mam rozumieć przez takie coś? Nie rozumiem tego. Jakaś piorun? Dobrze, że nie dwa pioruny z plusikiem. I to oznacza oczywiście, że ten steward tutaj zwiększa im szybkostrzelność, nie? Ale dlaczego takie coś nie może być tutaj napisane po prostu w Stanach? Te jednostki, nie? Co na nie działają aktualne buffy? Z MGM masz to samo? A, faktycznie. Gurkha rifle section ready and waiting. Are we getting off your asses? Wait, that means you. It's enough. Orders. Tutaj fajnie te domki się rozpadają. To jest też takie strasznie grywalne, ale za dobrą osłoną jesteśmy, nie mają szans. Co ty? Cały domek się rozpadnie chyba szybciej niż oni zginą. MG do nich wali. Ty, tylko steward, żebyś ty do naszych nie walił przypadkiem. Ta, cały domek się praktycznie szybciej rozpadł niż tego. A, i mortar tutaj tam. Trafienie w bok. I górka, kolejny oddział. Kurwa, jest wysoko, o, nie? Jest no wysoko. Jest kurwa wysoko. O kurwa, rzeczywiście! Kurwa! Ała, ty wszystko boli! Tutaj ciekawe coś się znajdzie. Krzysztof.am wpłacił 20 zł. W las nie kupiłem i czekam na pobranie. Ju! Krzysztofem właśnie kupił i czeka na pobranie. Bardzo dziękujemy za donejcika. Dziomaczki dla ciebie. I myślę, że ci się spodoba, zwłaszcza jeśli chodzi ci o kampanię, to ja się bardzo dobrze bawię, fajnie. Jedyne, czego mi brakuje tak naprawdę... O, zaraz artyleria leci! Ruszać dupę! Może nas nie trafi. Teraz... Dobra, udało nam się tego, uniknęliśmy bokiem tego. Ty, doświadczone te jednostki, może na tym polega poziom trudności, że Niemcy mają właśnie więcej doświadczenia. Ale tu nam się udało uniknąć. Dobra, wy z Thompsonami. Wchodzicie. A, to jest górka. Tutaj coś jegierzy od boku, tylko... Nie wiem, co oni chcieli tutaj zdziałać. Jeden zdrowia im zostało. Gdzie jest nasz czołg? Dawaj, tu a, zarzucajcie granatami. Przecież tak dostajecie trochę więcej obrażeń niż bym chciał. Dobra, cofniemy was. Drz, drz, drz.
Krauts wouldn't like that. So let's give it a go. Ta. Ogólnie blobowanie, jak widać. O, i o tym chodzi mi, że nie mam nic przeciwko taktyce blobowania, tylko widzicie, jak działa tutaj to blobowanie. Ja mam blob, blob jest potężny, Niemcy giną. I na tym polega blobowanie w dobrych grach właśnie. Uuu, ty, co jest? Ciężki niszczyciel czołgów Nashor. Nashorn. Jak z tego, jak z Lola Nashor. Pimlin Nashor. Rozwalimy gościa, ale... Ja właśnie się bałem, czy nie mają niczego pepans. Ale... Mamy oczywiście ten, jeden z chłopaków, o właśnie, oni mają boysy, nie? No dobra, zajmijcie to już. Wy się wycofacie. Górka uleczeni. Wrogi Nashor został załatwiony. Oni mają przewagę tutaj terenu, ale... Widzicie, ta mała ikonka oznacza właśnie, że wróg jest na wzniesieniu i ma większe przede wszystkim możliwości obronne. Czy ja mogę coś zadymić? Mógłbym spróbować, ale... Przyciśnięto. Ty, co tu mnie bije? Zaraz, ty. R. Do tyłu, stary. Coś mieli. A, mają faktycznie zwiadowczy z... Jest tylko zwycięstwo. That is only victory. A, nie mu tutaj, bo przecież ten... O właśnie, ciągle jeden gościu żyje. Rozwalcie go. Moździerz, przybądź trochę do przodu i saperzy królewscy. A, bo mam limit, dlatego oni się nie leczą, tak właśnie myślałem. A co tu biega? Pokaż arta tej chałbicy. Ładny, jest ładny. Znaczy, no, mógłby być ładniejszy, ale... Bo... Wiecie, rozumiecie. O, salve! Witaj, że w drodze do domu. Żebyś tylko bezpiecznie dotarł do domu. Jak gierka podoba mi się. Jest dużo takich niedoróbek, dużo dziwnych rzeczy, dużo dziwnych decyzji, ale mi się podoba. Fajnie się w to gra. Kampania jak najbardziej na razie przyjemna. Nie, totalnie wszystko good. Poza tylko dubbingiem. Brakuje mi polskiego dubbingu w tym wszystkim. Assholes! No jak widzicie właśnie, blobki. Nawet ja nie mogę ręce do góry podnieść, nie muszę nic tutaj używać. Tak OP na razie są te jednostki, ale... Mówię, może to tylko dlatego, że to początek. Umiejek nawet nie mam do przyzywania zbytnio nic. No, ale Niemcy, kurde, są całkiem wyszkoleni. Cheeky little wanker. Looks like the Germans object to us shooting at them. They're bringing in a huge tank division from the east. A, no tak, mosty, teraz będzie pewnie druga część misji, nie? Ale tak z ciekawości. No dobra. Two routes into the city. If we can take them down, the crowds will have a hell of a time getting through. Zniszcz mosty. Co, zniszcz most zanim nadjadą tego? No dobra, to ciśniemy. Be cautious. Tylko może jedną stroną, co? Jedną. We got pans of grenadiers incoming. Those guys are trying to breach any buildings holding garrisoned units. Oh fuck. Ma karabin maszynowy, tego nie przewidziałem faktycznie. Gdzie jest ten czołg mój cholerny? O. A. Stewarta się rozpierdolił od tego. No właśnie, widzicie. To jest troszeczkę ten motyw, nie? Czy on nie mógł... Został zniszczony tutaj, a ja mu kazałem atakować do góry. Czyli mógłby wjechać na spokojnie, myślę, że 100 razy nawet po górze, nawet tutaj po schodach pewnie mógłby wjechać, ale nie zrobił tego. Mógł też pojechać tędy i normalnie by wszystko było, a tak to go rozpierdoliło. No, dziwne. Jak widzicie, pierwsze właśnie jakieś takie problemy niewiadome. Thompsonki. Zarzucajcie chłopów. We're gonna need something that can pack a punch to deal with the bridge. Long range artillery should do it. Long range targeted explosives if we can get close. Czy trzeba rozwalić?
I wy macie specjalny ładunek. Dawaj, dawaj, dawaj. Ty, jeszcze niemiecki dubbing mają. Skradziony moździerz ma niemiecki dublaż. Ciekawe. To było dla mnie, bo 33 minuty zmarnowane. Ty, dobra, to zapiszemy. Zrobimy zapis. To jest też bardzo ciekawe. Mimo, że to jest dynamiczna kampania, to można robić zapisy. A gramy na najwyższym poziomie trudności. No, że właśnie cały sens ofensywy w Ardenach polegał na tym, że tych misji nie dało się powtórzyć. Miałeś tylko jedno podejście do nich, jak był fail, no to wtedy jakby no musiałeś cierpieć przez te wybory swoje, nie? A tutaj można sobie zapisać i mógłbym na przykład nigdy nie stracić tego Stewarta. To jest trochę dziwne. No ale okej, skoro gra pozwala, to... Czemu miałbym nie korzystać, nie? Załatwieni i mają, mieli paka jakiegoś tutaj. Most się zaczyna rozwalać. Saperzy... Uuu, ty, co do... No cóż, wy sobie nie poradzicie, ci też zostali zabici tutaj. No, czyli jednak jak jest presja czasu, to zawsze można coś potem... O, ale teraz tego, zobaczcie, było takie coś. I ja teraz wiem, tu co ja mogę w ogóle przyzwać, jakieś zajebiste bombardowanie okrętowe, ciekawe. I zobaczymy, zrobimy test. Ja teraz klikam sobie, wczytam sobie tak zwane spaghetti. Zobaczymy, co się stanie. Czemu nie mogę użyć ostrzału? Bo ona robi ten ostrzał, ale się nie zaliczył? Sherman. Kurde, saperzy, dostajecie po dupie. Co z tą haubicą? No, no, ona strzelała. Dlatego tak się działo. Wy macie broń Pepans, musicie go rozwalić. Górka, spróbujecie podejść bliżej, wy jesteście w domku, moździerz ciągle... On, widzicie, tak jakby użyłem tej umiejki, ale nie jest zaznaczone, że ona jest użyta. Strasznie, strasznie takie mylące, nie? Po prostu mylące. Ja teraz gubię się po prostu w tym niepotrzebnie. Ale już widzę, że chyba walniemy ze statku. 120, brakuje dosłownie odrobinki. Patrzcie, czekamy. O, ja tutaj pierdolnę z działa i nawet nie będę się denerwował. Czyli powinniście idealnie gdzieś tutaj skontrować tych gnoi. Ten się cofa. U, most się rozwala. Most rozwalony. Dobra, ciśniecie tutaj wszyscy teraz. Jedzie nasz Sherman. Nie wiem, dlaczego Brytyjczycy mogą z Shermana korzystać, ale okej. Tutaj jest jak... Aaa, Panzer 4 był. Dużo tutaj mają tych rzeczy. Mamy tego Shermanka. Kontratak wydaje się całkiem niezły. Jedź, jedź, jedź. O, i znowu aktywna pauza i wiemy, co się dzieje. Dużo strasznie, a ja nie mam nic przeciwpancernego tak naprawdę. Co ja tu mogę? Artylerz, Bishop bez sensu? Działo Pepans musiałbym zrobić? Wycofajcie się wszyscy. Wszyscy się cofamy, bo jakby nie ma jakiegoś konkretnego wyznacznika czasu czy coś takiego. Możemy się na spokojnie cofnąć, przegrupować i... O Jezu, ile tego gówna tu jedzie. Ty, co jest? A, tutaj się cofacie. Myślałem, że do góry bardziej. No, ale okej. Trochę to boli. Strasznie głupie, szczerze mówiąc, to na razie jest strasznie dziwne, nie? Po prostu. Nagle wjechało sobie 30 pancerów i weź to rozwal, nie? Skoro nigdy nie robiłeś broni Pepans. Trochę to wydaje się naprawdę dziwne. Rzuć ten granat, stary, co? Anti-tank crews are on standby for orders.
Nie wiem, czy to tak miało wyglądać ta misja, ale no mówię, moim zdaniem to jest dziwny game design, totalnie dziwny, że nagle wróg przyjechał 50 różnymi czołgami i to naprawdę takimi przeciwpiechotnymi również, nie? Ja w sumie nie mam tak naprawdę żadnej opcji, żeby im jakoś przeciwdziałać, nie? O, zostały chyba ostatnie wypierdki już. Chyba się udało. My muszę zniszczyć mosty. Dobra, to zniszcz. No to co? Lecimy tutaj. Rozwalimy to. Ta artyleria, o. Z. Rozwalaj. Nawet nie musieliśmy. Gulkali. Gulkali. O nie, tu są jeszcze gnoje. Puta, jakiś wielki ładunek rzucili. Tak, tak się długo ładował, a tak... Za bardzo to nie wybuchł. Moździerz widzę tu jeszcze mój został. Szkoda, że tylko wy macie właśnie tam jakby jakiekolwiek rzeczy pepans, nie? O, Brumbar, ty! Na Brumbara to nie byłem gotowy. Maksymalny poziom doświadczenia. O! Pierdek! No, trafisz go, czy... Jakiś sojusz jest między nimi, czy co? Ty, co jest? A, teraz dopiero ogarnęliście, tam? Co tu się dzieje na litość boską? Albo nie, rzucimy granacika. Granacika. Ammunition's point is being overrun. Rozwal to, rozwal to, błagam cię, stary. Wróg sobie zdobył jeden sektor, no jak mi przykro. Z przewagą tutaj wysokości ich rozjedziemy. Jak ta wielka artyleria, rozwal to. Sherman mi naprawiony zostanie. To zostało zniszczone. Nie można. Czołg taki lepszy niż Army Man. No czołg, nie. Znowu coś tu wjechało. Czyli oni w nieskończoność chyba tu przyjeżdżają. Nie, dobra, mam tego dość. Weź artylerią z tego, rozwal to. Walnij tym granacikiem, co? That's the bridge is dealt with. Salerno's secure. Ale misja, wam powiem, taka... Kurde, całkiem hardkorowa. Jak na pierwszą misję? Strasznie hardkorowo było. Te czołgi, które przyjechały znikąd? Dziwne. Krauts won't be getting back in here anytime soon. A, i uciekają. Piraci z Krajów. Indyjska artyleria, zwycięstwo, cele. Utwórz przyczółek od wybrzeża aż do mostów. Jewenie, czemu to jest puste? To zaliczyłem to, czy nie zaliczyłem? Czy co? Nie wiem. Skuteczność bojowa 4, prawie 5000% zniszczone jednostki PD ogółem, zwerbowane stracone jednostki 1, a coś tam padł, w sumie nawet nie wiem kiedy. A, nie, zaraz, co tam padło? Nie, nie wiem co padło. Zlikwidowane tego, zniszczone pojazdy. Co się stanie teraz?
No i przez misję tak naprawdę to były cheaty. 25 doświadczenia, to były moje nagrody, mieliśmy premię tego, były to prawda. Doświadczenie nic tu nie zdobyłem i jakieś coś też nic, wyjście. The landing is complete, General Buckram. Try not to hit my men with your shells. A i teraz przeprowadź bombardowanie przed lub po desancie. I patrzcie, teraz dzięki temu, że najpierw desant przeprowadziliśmy, to oni tutaj pewnie w jedną taką idealną kupkę się właśnie zbili i my możemy teraz wszystkich tutaj wystrzelać. Rozwalimy bunkier, tą jednostkę, którą... To też jest ciekawe, że walczyliśmy z tą jednostką, ciekawe czy ona też może expić, wątpię, szczerze wam powiem, że wyparliśmy ją z miasta i ona ciągle żyje, nie? I uciekła sobie. To jest dosyć zastanawiające, dobra. Ale nawalanka była, no oni ledwo żyją już. Przyczółek na plaży został utworzony i jeszcze co? Pozyskiwanie kompanii, właśnie, nową sobie mogę zamówić. Jo, ty! Nie, też mogę przyzywać tego, to ja nie rozumiem, to właśnie mówili mi, że tak się spodziewałem, że to jest kłamstwo, nie? Czyli wybierz na początku tego kampanii, kim chcesz grać, a nagle widzimy, że to wszystko jest o kant dupy rozbić, bo jednak i tak zawsze mamy do przyzywania możliwości tych wszystkich właśnie, ta cała trójka była do wyboru na początku, nie? I możemy przyzywać je wszystkie. Dobra, Brytyjczycy są tańsi, ale drożsi w paliwu, paliwie nawet. O, zajmij potęzy lub ortone, czyli nie mogę ich jeszcze przyzywać, tu też jeszcze nie mogę tego. Oni są w drodze, są tego, nagrody lojalnościowe, tamten, chyba tyle, no, zakończ turę. Zobaczymy sobie jeszcze na początku właśnie, o! Good morning, Italy. Sophia here, broadcasting to you live from Rome. This goes out to the US 36th and their friends cowering on the beaches. Welcome to Italy, boys. The courageous men of the almighty German army await you with open arms. Salerno's ours, but we can't relax yet. We need to clear out the German defenses and take control of nearby towns. Then we can get planning our route to Rome. Przebij się pod Salerno. Dobra, czyli chyba mamy... Właśnie, pierwsze, zajmij okoliczne miasteczka i lotniska. Właśnie, mamy teraz wreszcie tak naprawdę otwarte nasze decyzje tutaj, nie? Możemy sobie sami podejmować naszą ścieżkę. Tutaj jest jakiś ten specjalny domek do zajęcia. Lotnisko można byłoby już teraz zająć. Tutaj nic nie ma po lewej i po prostu jakiś skład amunicji. Tutaj do leczenia, tego. Dobra, ja pewnie pocisnę jakoś tu od lotniska, przejdę sobie tego. Pójdziemy sobie raczej od dołu bardziej, nie niż od góry. Ale też w następnych przygodach, jak widzicie, jest, no nie wiem, no sami tak naprawdę ocenicie, czy wam się podoba, czy nie. Koch 3 mi się podoba na razie. Mówię, jest kilka dziwnych takich rzeczy, niedopracowań jest dużo, ale przede wszystkim to są takie jakby błędy, które nie psują ogólnej przyjemności z rozgrywki, o tak bym powiedział, nie? Ja się bawię dobrze na ten moment. I raczej nie żałuję, że gram w to na premierę, nie? Ale co wiem, może nawet jak będą naprawdę jakieś duże zmiany, to jeszcze kiedyś się do tego wróci, żeby jeszcze raz rozegrać na przykład kampanię inaczej. Właśnie, bo będzie na przykład bardziej naprawiona, może się zdarzyć. Ale to na razie tyle. Dziękuję za uwagę, to było podbijanie Włoch w dynamicznej kampanii w Company of Heroes 3 i teraz robimy sobie cięcie.